Chciałbym dopytać tutaj o um, czas, w którym teraz jesteśmy. W bardzo popularna kwestia czatu GPT, który ma w pewien sposób y, trochę, może nam zmienić ludzkość, może też sprawić, że pewne zawody znikną. Może sprawić, że bardziej popularny stanie się temat dochodu gwarantowanego. A co, po, a co z emeryturami? Czy czat GPT? Będzie mógł wypracować nam emeryturę na przykład. No, Ta generatywna sztuczna inteligencja, z którą możemy rozmawiać, tak, dawać jakieś konkretne zapytanie, które nam odpowie na tak, jakimś kon konkretnym rozwiązaniem, naszego problemu, tak, nas naszego jak jakiejś zagwozdki. Czasami nawet już wygeneruje grafikę, wygeneruje piosenkę, wygeneruje obraz, tak czy cokolwiek innego. No faktycznie może się wiązać to z tym, że duża część zawodów no, przestanie mieć taki typowy sens, jak to dzisiaj zna znamy czy kojarzymy. Tak. no pewnie, jeśli ktoś powie, że żeby zrobić dobre zdjęcia, to musi teraz zatrudnić modela, modelkę, mieć specjalne studio i tak dalej, A za chwilę prawda okaże się, że chat GPT czy jakiekolwiek inne generatywne AI jest w stanie zrobić to od tak i prawda to będzie ta nowa koszulka, nowe buty tak czy cokolwiek innego na modelu, który no, będzie przypominał człowieka. No to znaczy tak, że ten dotychczasowy fotograf już nie będzie musiał tak samo pracować, jak, jak pracuje w dzisiejszych czasach. Tak pewnie się zmieni jego specyfika pracy. Pewnie pozostaną jego klienci, którzy zawsze powiedzą, że my pracujemy tak tylko z najlepszymi, tylko tak możemy to, to robić. Robić, bo jak w nowych. Ale to w nowych część jak to rynku się zmieni. No i za chwilę zawieszam na chwilę i zaraz, żeby pan to rozwinął, ale bo tu największa zmiana, mówi pan o fotografii, jest taka, że wcześniej, że, że, że rewolucja przemysłowa sprawiała, że. Zastępowało się siłę mięśni i ułatwiało się pracę, albo automatyzowało się pracę. A teraz automatyzuje się ludzkie myślenie. I to jest ten tak mhm. zwany game changer, czyli mhm. zmiana zasad na y, gry na rynku pracy, że mhm. prace kreatywne. Ludzie, którzy piszą posty do social mediów, ludzie, którzy fotografują ludzie, którzy tworzą ilustracje, tworzą nawet mhm. wiersze, powieści, teksty piosenek. Oczywiście nadal pewnie mhm. będziemy chcieli mieć człowieka, artystę, ale kreatywna praca zostanie zastępowana przez sztuczną inteligencję, a to już sprawia, że zapotrzebowanie na bardzo wiele. Zawodów będzie y, zanikało, sko mhm. skoro sztuczna inteligencja zrobi to może nie za darmo, ale w koszcie oprogramowania dla pracodawcy wykona pracę za. Kilkadziesiąt y y osób, tak naprawdę. Tak, to jest jakby jeden nurt, o którym bardzo dużo się mówi. Tak, że faktycznie ta sztuczna inteligencja nam zastąpi zawody, ale jest też nurt trochę bardziej e, jakby wypośrodkowany, trochę bardziej chłodno na to patrzący, e, który mówi mniej więcej tak, że e, duża część rzeczy, którą robimy jako te osoby twórcze, kreatywne, to są tak naprawdę rzeczy bardzo żmudne. Tak? Musimy przeszukać pół internetu, żeby znaleźć, prawda, te kilka danych, które nas interesują. Tak? Musimy przeszukać ileś tam tablic gusu żeby zobaczyć, prawda, co tak, tak naprawdę nas y, interesuje. Tutaj, Sam prawda, po kilku mierzy. kliknięciach, no prawda, dokładnie, tak. Tak? I to jest ta część żmudnej pracy. Mm -hmm. Natomiast, żeby wiedzieć, do czego nam są te dane, tak? co my mm -hmm. chcemy z tymi danymi zrobić, tak co... Może zrobić to za nas AI po prostu, tak? Wyszukać. Wyszukać, ma nam. Nam, nam to ułatwić, tak. prawda? No, proszę tam o AI, tak żeby tam, nie wiem, wy, dała mi najnowszą tablicę, tak, dotyczącą średniego dalszego trwania życia. Przygotowuję się do tej rozmowy, potrzebuję na przykład i y, 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 pytam AI, proszę podaj mi y, tablicę średnich y, dalszych trwania tak. życia z ostatnich 25 lat i on mi od razu daje dane. Prawda, od razu, tak. Tak, I ja siadając do rozmowy kreatywnej, mm -hmm. prowadząc, po prostu nie muszę sam dłubać przez 2-3 godziny, sklejać samemu, sobie robić wykres. Mam to i okej, rozmawiamy i już po prostu nie muszę wykonywać tej żmudnej roboty. Czyli, nie wiem, asystent, czy osoba, która by panu towarzyszyła, tak? czy po prostu pana czas pracy, no już nie będzie musiał być, prawda, tam, nie wiem, trzy godziny, żeby przygotować się do, takiego, tak. do takiej rozmowy, tylko zrobimy to w 15 minut, tak? Dlatego będzie mógł pan przeprowadzić takich rozmów kilka razy więcej, tak? Czyli też ta produktywność będzie, będzie wzrastała, tak? tak? Czyli będziemy w stanie zrobić dużo więcej takich czynności, właśnie dlatego, że te żmudne prace gdzieś tam nam odejdą, tak? To jest tak samo jak w agencji marketingowej, prawda, przygotowując jakąś super kreatywną rzecz, z nową kampanię reklamową. Ile rzeczy mamy żmudnych, które i tak musimy zrobić, tak? Sprawdzić, no czy nikt na to wcześniej nie wpadł, sprawdzić, prawda, jakie są teraz trendy, zobaczyć, prawda, jakie tam są wymagania formalne, tak zobaczyć, prawda, co, co możemy pokazać, czego nie możemy pokazać w takiej, w takiej reklamie. Natomiast finalnie i tak to musi zrobić człowiek, który będzie miał jakąś swoją koncepcję, jakiś swój pomysł. Ta sztuczna inteligencja, ona mi się przyda, bo ja oszczędzę czas, czy oszczędzę koszty swojej pracy, tak, bo nie będę musiał nikogo do tego zatrudniać, żadnego tam analityka, researchera, tak? który będzie się tym zajmował. Chociaż być może zaraz się okaże, że ta rozmowa z tą sztuczną inteligencją to też nie jest takie. Proste, jednoznaczne. Taki, że jedni bo tworzą przykład, lepsze zapytania, no tak. a inni pytają trochę gorzej. To też może nas wprowadzać w błąd na tym etapie jeszcze. Prawda? Nie Możemy jej wierzyć, bo ja nagle zacznę powoływać się na dane, które przygotuje mi sztuczna inteligencja, poprowadzę z Panem rozmowę, a potem się okaże, że pytam o głupoty, bo sz zawierzyłem sztucznej inteligencji, a Dokładnie ona po tak. prostu zrobiła sobie tą, em, jak to się nazywa, jakoś specjalistycznie, że on nie powie, że nie mam danych, tylko wytworzy mm -hmm. dane, wykreuje trochę mm -hmm. ta sztuczna inteligencja, żeby nie było, że nie zna odpowiedzi. Nawet jeśli są błędne, to je, mówiąc impluje. jakiś wypluje. weryfikator, tak, czy prawda, ktoś, tak. kto będzie prawda, sprawdzał, być może inny generatywny AI, który będzie do weryfikowania tak tego, co ten pierwszy powiedział, będzie prawda jakimś tam narzędziem. Natomiast no, ktoś to i tak jako człowiek będzie musiał obsługiwać. Czyli e, może nie tyle, że nas zastąpi ta sztuczna inteligencja we wszystkich naszych czynnościach, co w wielu miejscach nam pomoże w, w pracy. Natomiast i tak człowiek będzie niezbędny do tego, żeby faktycznie tym zarządzić, powiedzieć tak, czego potrzebujemy, stworzyć tak czy wykreować, wymyślić tak też jakieś nowe tematy, nowe, nowe działania. No i tutaj mówi się o tym, że faktycznie może to się wiązać z tym, że ten czas pracy, który mamy, to nie będzie musiało być te 40 godzin tygodniowo, tylko, tylko znacznie mniej, tak? bo na przykład ileś tych właśnie żmudnych, trudnych rzeczy, których nie lubimy robić, tak, nam odejdzie. Natomiast ileś tych kreatywnych i tak, prawda, będzie musiało być, być wykonanych, no może po prostu w, w tym czterodniowym tygodniu pracy, jak to ostatnio nie. też padało w naszej przestrzeni politycznej. Natomiast w drugą stronę, no oczywiście to też spowoduje tak, że ten fotograf też będzie musiał inaczej pracować. Być może ta Generatywne AI daj mu jakieś inne narzędzia, jakieś inne materiały, jakieś inne możliwości, które on teraz będzie mógł dodać tak, do mm -hmm. swojej pracy, tak do swoich zdjęć. Nie wiem. Zrobić lepsze slajdy, zrobić lepsze kolory, zrobić lepsze ujęcia, zrobić to bardziej w wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości. No, może coś takiego to, to będzie dawało. Czyli nasza praca się zmieni, to nie mam wątpliwości, natomiast to, w którą stronę pójdzie ta zmiana pracy, zależy trochę od nas, na ile będziemy w stanie tak tą sztuczną inteligencję wykorzystywać. No chyba, że wzorem prawda, wszystkich tych największych. Gwiazd i sław nowego, nowych technologii, okaże się, że jednak poszliśmy w złym kierunku i ten mm -hmm. rozwój AI zostanie na jakiś czas zastopowany, nie wiem tak naprawdę, co tam jest, tak i czego oni mogli się dopatrzyć, co byłoby tak fundamentalnie no, niszczącym, tak mm -hmm. czy, czy, czy ryzykownym z perspektywy sztucznej inteligencji, żeby prawda można było te, teraz te, te, te prace przerwać. Wydaje mi się, że na tyle dużo osób już ma wiedzę o tym, jak ten generatywny AI funkcjonuje, że no, nawet jeśli oficjalnie te prace nie będą. Prowadzone, to w wielu innych miejscach te prace będą się toczyły. Tak? I ten rozwój będzie następował być może bardziej, jak to się też mówi, open sourceowo, tak te. niż z perspektywy dużych korporacji. Ten open source też sprawia to, że. Łatwiej do, dokopać danych, na, na, o które właściwie... No bo przecież ta sztuczna inteligencja, choć czasami jak się z nią pisze, to można dawać jej jakieś ludzkie atrybuty, ale to po prostu technologia, to nie jest to nie jest humanoid nawet, który ma świadomość. Tym tylko bardziej, że pamiętajmy, że my z tą sztuczną inteligencją się spotykamy w wielu miejscach, tak? Codziennie, nawet codziennie, tak, to, teraz no. po prostu stało się to bardzo popularne ze względu na, na popularność no, czata GPT, oczywiście, który. Który, z którym może, któremu możemy wpisać komendy i albo w, w, nam e, wybierze jakieś dane, albo napisze kod programu choćby na razie podstawowego, albo nawet jak chcemy, to i wiersz napisze, a jak trzeba, to jej ilustrację stworzy. E, sam zresztą nawet do, 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 zdarzało mi się, że do artykułów nie, nie widziałem odpowiedniego zdjęcia, które mogłoby zilustrować dany artykuł. Poprosiłem sztuczną inteligencję, wygenerowała mi zdjęcie lepsze niż takie, w której, gdzie, gdzie w zdjęciach agencyjnych trzeba by było za nie jeszcze dodatkowo nie mało zapłacić, a, no więc to też po, po, poprawia, wspiera pracę. Natomiast, czy to jest taki strach przed nieznanym, tak jak w każdej rewolucji? Zawsze będą luddyści, tak, którzy będą prawda, chcieli się cofnąć, powiedzą, że absolutnie tego nie, nie respektują, nie będą tego używali, także powinniśmy zastopować te, te prace, że to jest zagrożenie, że to, to będzie coś no złego. Właśnie. Tak samo jak było prawda, w przypadku rewolucji przemysłowej, tak. Mm -hmm. no, faktycznie tam wtedy dotyczyło to typowo pracy mięśni. Tak. Być może tak. teraz ta rewolucja tak jest tym Ale tak też bardzo trudna, tak pewne do zawody zniknęły, a bezrobocie nie jest tak przytłaczające, że wtedy musieliśmy mówić o dochodzie no, no, gwarantowanym. Na pewno zwiększyliśmy produktywność tak naszej pracy, tak, no bo właśnie. nagle się okazało, że tych dziesięciu mężczyzn że musieli ciągnąć tam jakiś wagon z węglem. Tak teraz, no prawda, jeden wystarczy, bo będzie kierował tym, a dziewięciu pozostałych zajmie się innymi sprawami. Tak więc no, no tylko właśnie jest to możliwe. Wtedy się przechodziło do pewnie pracy biurowej, intelektualnej, co zajęło też pewnie dziesięciolecie. A teraz, teraz co? Znowu będzie tak, że jednak mm, tak zwany malarz, ale pokojowy, nie, nie malarz, artysta, tylko ktoś, kto będzie potrafił ma mieć z, z, z umiejętności manualne, będzie lepiej opłacany niż intelektualna praca biurowa. Nie jest to wykluczone, także, że nagle okaże się, prawda, że te czynności, tak, czy te prace, które wcześniej wykonywaliśmy jako osoby kreatywne, tak naprawdę no dzisiaj staną się czymś standardowym. Tak. I nagle nastąpi trochę renesans takich branż, które faktycznie wymagają tak jakiegoś rzemiosła, tak, jakiejś wiedzy, jakiegoś też działania własną ręką, tak, a niekoniecznie prawda, ręką sztucznej inteligencji. No więc jak najbardziej tak, tak, taki nurt też, też istnieje. Dopóki tak. no, nie powstanie algorytm, który będzie potrafił zeskanować. E, Przestrzeń, pomieszczenie, tak, pomieszczenie i, i, tak. oporuszać się po nim i samemu pomalować. I a to jest bota, która tak, tutaj przejdzie, prawda? I na to, to wszystko jest pomaluje. pewnie pieśń dalekiej przyszłości, więc myślę, że prace manualne, takie rzemieślnicze, nawet takie jak remont mieszkania, będą miały ogromne wzięcie i to widać zresztą już teraz na rynku. Ale nowych technologii bać się nie, nie musimy. Nie pupić. powinniśmy się bać nowych technologii, powinniśmy je jak najbardziej oswajać, powinniśmy je czynić no, takimi, które będą jak najbardziej wygodne dla ludzi. Oczywiście zawsze prawda, powinniśmy mieć też respekt tak przed nieznanym, bo to jest coś no, naturalnego w naturze każdego człowieka. Natomiast no, to nie powinno wiązać się z tym, prawda, że teraz wszystko skasujemy tak, i całe nasze dotychczasowe dorobki będziemy prawda, tylko sprowadzać tak do tego, że to jest historia. Tak. Mhm. Powinniśmy jak najbardziej z tą sztuczną inteligencją funkcjonować. I się z nią oswajać i przyzwyczajać, zresztą dla młodego pokolenia, to pewnie żaden problem. To, to, to z reguły jest tak, że im młodsze pokolenie, tym łatwiej jest się im oswajać, a z drugiej strony no, konsumować też trzeba, bo tak świat kapitalistyczny jest stworzony, więc raczej też nie będzie tak, że, że będzie bezrobocie totalne i wszyscy będą na najniższych jakichś tam dochodach gwarantowanych. 80% społeczeństwa na dochodzie gwarantowanym, reszta w AI, no bo, no bo przecież bez konsumpcji po co produkować, po co to AI? Miało Zawsze wątpię. pojawi się ten kreatywny, który stwierdzi, że można zrobić coś inaczej i zawsze zacznie zatrudniać kolejnych. I zawsze prawda, gdzieś ta, 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 ta myśl pójdzie w inną stronę niż właśnie gdyby wszyscy prawda, mieli tak na, na równym tak dochodzie gwarantowanym funkcjonować. Obyśmy mieli szansę spotykać się za 10, 20, 30, 40, może i 50 lat i zobaczyć, a ten świat przyspiesza dynamicznie, zobaczyć jak się rzeczywiście będzie zmieniał, jak się będzie zmieniał rynek pracy i jak się będzie zmieniała i rozwijała sztuczna inteligencja.